Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i standardowo jak co piątek nowe eventy w praktyce. Ale zanim jednak do tego przejdziemy, no to mam dla Was małą niespodziankę, mianowicie jak już pewnie widzicie po tytule zostaliśmy poinformowani, została opublikowana tak naprawdę na forum niemieckim cała lista nowych eventów, jest już uzupełnione po prostu te 12 podpunktów, które zresztą my w tych filmikach o eventach sprawdzaliśmy sobie praktycznie co tydzień, tam jeszcze było coś ukryte. Coś tam było niedopowiedziane, i tak dalej, i tak dalej. Teraz już jest wszystko napisane, więc możemy sobie to przejrzeć. Możemy zobaczyć, jakie jeszcze eventy nas czekają. Jaka będzie kolejność tych przez te 12 tygodni, bo będzie 12 tygodni i ta kolejność będzie, no taka sama, ale po prostu będzie się powtarzać co 12 tygodni, a nie tak jak było do tej pory, że co 4 tygodnie. Więc zaraz do tego sobie przejdziemy. Na początek standardowo możecie zostawić kciuka w górę. Jeżeli zostawicie kciuka w górę za 5 sekund, to w tym momencie pojawi wam się ekran właśnie z tym forum, dzięki któremu no, będziemy mogli zobaczyć, jakie te eventy będą. Także teraz macie czas na zostawienie kciuka w górę i poczekamy sobie chwilkę i ten ekran się pojawi. Mam nadzieję, teraz zadzieje się magia, cyk O, zobaczcie, pojawił się, mam nadzieję, że kciuk w górę został zostawiony Boże, jak w ogóle nigdy czegoś takiego nie robiłem, jaki cringe Nieważne, w każdym razie tak, przechodzimy sobie do tego Zanim jeszcze zaczniemy, to dzisiaj o godzinie 19 na moim Twitchu będzie live'ik Będziemy się bawić eventami, no jest ten weekend epicki Zobaczymy, może coś tam podziałamy na weekendzie epickim I generalnie standardowo, no będziemy z tymi pupilkami się bawić i tak dalej, i tak dalej Więc zapraszam, dzisiaj pewnie odpalę przed 19 o 19.00 Pewnie zacznie. Link macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Dobra, mam nadzieję, że wszystko się tutaj nagrywa, że wszystko działa. Także lecimy. Jak widzicie, tak, ostatnio byliśmy na czwartym tutaj podpunkcie, czyli tym evencie, który mamy dzi dzisiaj, jutro i w, i w niedzielę. Czyli tutaj są tak naprawdę cztery eventy: jest ta wspaniała parada grzybów, szale szalone szaleństwo zakupów, dzień odważnych zwierząt i tynków suchowych. To chodzi o sterylne sedesy, ale jest to tłumaczenie z języka niemieckiego. Także no ja będę tutaj starał się troszeczkę pomagać, żebyście wszystko zrozumieli. Piąty tydzień jest to bogactwo doświadczeń i klepsydry do góry nogami, czyli to samo co było pierwszego w pierwszym tygodniu tych nowych eventów, więc to się jakby powtórzy bardzo fajnie, bo za tydzień znowu znowu tego expika przytulimy sporo, okej okay, teraz mamy tak, w szóstym tygodniu mamy epickie zakupy ekstrawagancja czyli jest to po prostu normalny weekend epicki, czyli no jak widzimy bardzo często ten weekend epicki stety bądź niestety jest, no wydaje mi się, że nie jest to za dobre, w sensie jakby na wysokim levelu nie korzystasz z tego weekendu epickiego jak, aż tak często no nie wiem, mi się nie podoba, jest to takie trochę upchane na siłę i takie trochę widać, że podgrzyby żeby faktycznie ludzie co dwa tygodnie zmieniali te epiki, oczywiście są osoby, które do Kowala kupują same epiki, więc to jest myślę, że głównie pod właśnie takie osoby, żeby jakby na pewno same epiki mogły rozmontowywać. No a wiadomo, że jednak wypełnić te załóżmy 45 miejsc samymi epikami, no bo tyle mamy, jeżeli mamy tam wysoki level i mamy ten skarbiec rozwinięty na poziom 45. No to jednak, jednak tego jest, przepraszam, 50 miejsc, bo jest jeszcze te 5 podstawowych. To jednak jest to dość drogi, drogi biznes, jeżeli jeszcze ludzie kupują same bronie. No i wiadomo, że na cały miesiąc nam nie starczało te, te 50 miejsc, jak codziennie szło 5 epików. Starczało tylko na 10 dni, więc no teraz jakby to pomaga, ale czy to jest dobre, no wydaje mi się, że nie. To już widać, że takie podgrzybki jest zrobione, no ale no standardowo. I jeszcze mamy nowy event, Epicka Przygoda Ekstrawagancja. Ja tutaj gdzieś to miałem. For oh jest, i to jest to, na co bardzo dużo osób czekało. Epicka przygoda ekstrawaganza, to tam będę czytał, jak jest napisane, nieważne. Chodzi o to, że tak, ostatnia misja na poziomie około 100 i około 300 Pragnienia Przygody, czyli awanturniczości, oferuje epicką nagro... epicką... Epicki Przedmiot jako nagrodę od poziomu postaci 50. Czyli jeżeli mamy 50 50 level i w górę, to za zrobienie 100 awki dostaniemy przedmiot Epicki, tak? Czyli no jest to bardzo dobre dla graczy Free to Play, bo mają gwarantowane. Przedmiot epicki. Nie wiem, czy to będzie działało tak, że codziennie ten jeden i te będziemy dostawać, czy tylko raz na taki event. Wydaje mi się, że raczej codziennie, no bo codziennie robimy testy awanturniczości, jakby nie było. Także, no, jest to bardzo, bardzo fajne i wydaje mi się, że no fajne, nie, po prostu fajne dla graczy free to play, yy, dla graczy grzybiący mają jeszcze lepiej, yy, bo będą dostać takie epiki 2, bo jak zrobią 100 awki, jak zrobię jeszcze yy, 300 awki, więc yy, jakby no, mówię, po, po darmowej awce dostaną jeden i jak zrobię awkę z grzybami, to też dostaną jeden yy, także jest to bardzo fajne i wreszcie coś dla graczy free to play yy, i lecimy dalej, 7 tygodnia mamy wspaniałą paradę złota i dzień lekko myślnych zwierząt, to chyba chodzi po prostu o te pupile yy, czyli to co mamy nawet w ten week mikro że są tam y, można nakarmić 9 razy jest ten zwiększony drobowodzków i tak dalej i tak dalej y, to tam nieważne po prostu jest tak przetłumaczone dziwnie y, dalej mamy 8 tygodnia wspaniałą paradę grzybów i wspaniałą paradę złota czyli jest to y, po prostu promocja na grzyby, jest to y, jak wiadomo no ten większa, zwiększona szansa na drop dżibku zawki. Y, mamy weekend golda, to wiadomo, festiwal twierdzy, czyli te surowce i tak dalej, to co już mieliśmy. Y, dzień zagubionych dusz i tyńki suchowe, czyli zobaczcie, w ósmym tygodniu mamy bardzo dużo eventów. Y, I teraz tak, Dzień Zagubionych Dusz, tego jeszcze nie było. Tyńki suchowe to te sterylne sedesy, które dają tam dwa razy więcej many za epic. Y, to jakby y, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Y, bardzo mało jest z duszami zauważyłem, w sensie no, tych dusz i tak yy, raczej na wysokim levelu mamy zawsze nadmiar. Yy, natomiast, no zobaczcie, że Dzień Zagubionych Dusz i tutaj mamy. Gdzie to jest dokładnie? O, tutaj. Yy, możemy znaleźć pakiety dusz w misji. Yy, Aha, że to jest po prostu zwiększone jakby, zwabionych i pokonanych przeciwników Daje podwójną liczbę dusz, podwójną liczbę dusz po podniesieniu z ekstraktora dusz Czyli po prostu po odebraniu z traktora I podwójną liczbę dusz z koła for fortuny i gry w kości Czyli no jakby standardowo, tak jak i każdy inny event działa yy, Dwa razy więcej ekspa, tak samo nam praktycznie to samo daje No i tu jeszcze mamy oczywiście te pakiety z misji yy, Więc no taki, taki dzień jest jak widzicie yy, tylko w ósmym tygodniu w sensie nie tylko, chyba jeszcze. A i w jedenastym. No ale na 12 tygodni tylko dwa razy mamy event podziemia, nazwijmy to event z duszami. Wydaje mi się, że to jest takie sobie, że powinno być to raczej częściej, no ale, no, ale co, no, tak jak mówię, raczej tych dusz na wyższym, na wyższym poziomie za bardzo nie brakuje. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie w praktyce się przekładać, nie? Dobra, lecimy dalej. E, tynki słuchowe, no to tak jak mówiłem, te sterylne sedesy, to już wszyscy wiemy o co chodzi. E, dziewiąty tydzień, bogactwo doświadczeń i klepsydry do góry nogami, czyli to samo co będzie za tydzień i to już wszystko wiemy. Epickie zakupy, ekstrawagancja i niezwykła... E, niezwykłe szczęście, ekstrawagancja. I o co chodzi z tym niezwykłym szczęściem? E, aha, już to widzę, dobra. E, to jest tu nieprzetłumaczone, ale tak. Niezwykłe szczęście, ekstrawagancja będzie polegało na tym, że w grze w kości e, będziemy mieli złote pole gracza w kości zostało zastąpione epickim polem. Czyli chyba chodzi o to, że złoto po prostu zostanie zastąpione jakimś epikiem. I jeżeli wylosujemy trzy kości z tym epikiem, to mamy jednego epika i nie jest to broń. Jeżeli wylosujemy cztery kości z epikiem, to mamy epicką broń. Natomiast jeżeli wylosujemy 5 kości właśnie z tym epikiem, to jest to epicka broń i jeszcze z atrybutami na poziomie po prostu z trzema cechami. Nie, nie może to być epik na wszystkie cechy. Także... No, też ciekawa sprawa. Też to będzie raczej polegało na dużym szczęściu, żeby takie pięć kostek wylosować. No, ale fajnie, że coś z tymi kościami, kośćmi bardziej, że coś z tymi kośćmi także zrobili. Jest to jak najbardziej na plus, wydaje mi się. I jeszcze tutaj mamy yy, pole przedmiotów na kole Fortuny ma zwiększoną szansę na epicki przedmiot od poziomu postaci 50. Yy, czyli no też z, Epic, yy, z koła Fortuny możemy, mamy większą szansę, żeby ten epik nam poleciał. Yy, także to też taki event, którego jeszcze żeśmy sobie nie znali. Yy, dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Dziesiąty już mamy przeczytane, 11 wspaniała aparata złota i dzień zagubionych dusz, czyli mamy znowu event, event golda i znowu mamy te dusze. Yy, no i 12 tydzień wspaniała parada grzybów, czyli ten, yy, ta promocja, którą mamy obecnie i ta zwiększona szansa na ilość grzybów. Um... Na możliwość znalezienia grzybów w misji tu jakby się trochę zaciąłem Bogactwo doświadczenia też mamy w 12 tygodniu mamy też klepsydry do góry nogami, dzień gorącego żelaza i sterylne sedesy. Dzień gorącego żelaza to było chyba to od kowala, dokładnie. Czyli zobaczcie, na przykład w 12 tygodniu mamy te 15 rozmontowań, ale nie mamy na przykład weekendu epickiego, więc to już nie będzie takie, takie proste, żeby żeby jakby te 15 epików sobie ogarnąć, więc z tego co widzę nie zawsze jest to połączone z weekendem epickim zawsze to na plus, no bo widać, że jakoś bardzo nie polecieli, akurat w tym wypadku, na, na to, żeby go wycisnąć z tego eventu, ile tylko im się uda. Dobra, więc tak wygląda całe 12 eventów. Mamy już 9 minutę, więc bardzo, bardzo długo nam to zajęło. Postaram się szybko przelecieć ten, te eventy w praktyce. No ale tak to wygląda. Czyli jak widzicie, już mamy wszystkie eventy yy, widoczne. Dobra, tutaj sobie chowamy to okienko. Pamiętajcie o zostawieniu lajka. Jeżeli teraz zostawicie lajka w przeciągu kilku sekund, to okienko Wam zniknie. I pamiętajcie też o tym live'iku, który będzie dzisiaj o 19 na Twitchu. Linki macie w opisie. w Przypiętym komentarzu. To taka chwila na reklamy. Dobra, chowamy to. Teraz ja sobie tutaj muszę przejść do Sheiksa. No i dobra, jesteśmy już na jeszcze Jeżeli chodzi o ten event Wiedźmy, o którym ja tak bardzo, bardzo długo mówiłem i tak dalej, no zobaczcie, jak sami widzimy, nie ma go. Z tego co wiem, ma być taki event Wiedźmy, ale będzie on na jakąś specjalną okazję. Nie wiem, czy to prawda, czy to plotki, ale tak ma być. W każdym razie, no myślałem w sumie, na jaki, na jaki event oni mogą to dać. Nie wiem, myślałem o jakichś Andrzejkach czy o czymś takim, ale nie wiem, czy. No zobaczymy, nie? Nie będę zgadywał. Czy może na Halloween dadzą coś takiego, żeby ta wiedźma właśnie, właśnie więcej, więcej dawała, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, lecimy jeżeli chodzi o ten event. Pierwsze, jak widzicie mamy tutaj cztery plakietki, szalone, grzybowe, żniwa. Plus 20% więcej grzybów u handlarza, większa szansa na zdobycie grzybów podczas zadań, czyli to samo co było podczas skarbu w lasu, no i po prostu zwykła promocja na grzybki, jak tutaj wejdziemy, no to mamy... Za 400 zł, nie 3000, tylko 3600 standardowo. Tak więc tak to wygląda. To jest taki, można powiedzieć, dość prosty event. W ogóle zobaczcie, strasznie przyjemny, przyjemny obrazek w karczmie. Tutaj jakieś pupilki pochowane i tak dalej, i tak dalej. Fajnie to przerobili. Dobra, lecimy dalej. Sterylne sedesy. Dwa razy więcej many za spukanie epickiego przedmiotu w toalecie Pupil do znalezienia w trakcie wydarzenia. No to wiadomo. Co mnie dziwi, dlaczego dwa razy więcej many dostajemy tylko za spukanie epika. To jest dla mnie bardzo dziwne i w sumie niezrozumiałe, tak naprawdę. No bo jednak wydaje mi się, że każdy itemek powinien dostawać właśnie dwa razy więcej. Oj, nie chciałem tego kliknąć. Że każdy itemek powinien dostać właśnie dwa razy więcej many. No ale dobra, sprawdźmy to. Mamy akurat 0 many. Za epika wiadomo, że dostajemy 50. No i teraz sobie spukajmy. No i i ile dostaliśmy? Kurde, to się buguje. Dostaliśmy 100. Czyli działa wszystko tak, jak działać powinno. Mogłem w sumie, ale nie no, ja raczej jak jest nawet napisane tutaj w grze, że tylko itemy epickie, no to na pewno tylko itemy epickie, nie rozumiem tego, no bo jak ktoś sobie wrzuca gemy, gemy dają bodajże 30, o ile dobrze pamiętam, no to by dostawały te osoby 60, więc no nie rozumiem czemu to dotyczy tylko epików, no moim zdaniem dość słaba opcja, dobra, co tu, tutaj dobra, ogarniemy sobie później, nie ma na to czasu w tym momencie, lecimy dalej. Zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny. Dwa razy więcej owoców za zadania, czyli podejrzewam, że to będzie tak leciało jak w skarby lasu, że bo w skarby lasu też było więcej tych owoców, zadań. Więc pewnie szansa będzie taka sama. No nie będziemy teraz tego sprawdzać, bo mija się to z celem. Karmienie pupila 9 razy dziennie. No właśnie, ja tutaj nie bez powodu jestem na tym druidzie, bo jak widzicie, ja tutaj mamy 28 tych truskaweczek. No i nasz Rokitek z tego powodu bardzo się cieszy. I teraz lecimy cyk, cyk, cyk. Tyk, szósty raz i teraz mamy 7, 8 i 9. Zobaczcie, 9 razy. Jak widzicie widzimy tutaj, że praktycznie no całe nawet w sumie wiem czemu zrobili 9 razy bo bardzo ładnie to wychodzi tutaj w tym kwadraciku, że jest 9 tych truskaweczek jakby było 6 no to nie było tak by dopełnione ładnie, no i jak widzicie no już więcej nie możemy, ale 9 razy dziennie został pupil nakarmiony, więc bardzo, bardzo nam to pasuje nie, no bo przynajmniej się tych truskawek pozbędę, a przy okazji rokitek bardzo pójdzie do przodu, nie, no jakby nie było, dobra, lecimy dalej szybsze podróże z wierzchowcami premium no właśnie i to tak szczerze mówiąc nie wiem nie wiem o co chodzi, tak wierzchowce premium premium to są bodajże takie które są po prostu kupione za grzyby dlatego że tutaj jak widzimy na grafice w ogóle tego eventu był tygrys no to wiadomo że nie daliby peta który nie wchodzi jakby w tego, w tego wierzchowca premium nie wchodzi w skład tych wierzchowców premium natomiast zobaczcie no tutaj mamy raptora za grzybka no i gryfosmog wiadomo że to jest wierzchowiec premium więc podejrzewam i zresztą no tych dwóch każdy gracz wie że, że no tych dwóch się raczej używa jako free to play Gryfa, jako free to play y, tutaj tego raptorka. Y, natomiast no świni i wilka się raczej nie używa, więc to są pewnie te wierzchowce premium. No i po prostu ten czas robienia misji jest skrócony, nie będę wam tego pokazywał, chyba każdy wie o co chodzi. Y, czas robienia misji jest skrócony, ale awanturniczości zabiera tyle samo, więc jakby no to jest dla osób, które, tak jak już mówiłem w środę, y, które nie pomijają za ani za grzyby, ani za nic z tych misji, y, tylko po prostu cierpliwie czekają i je robią. No w sumie mam teraz wartę, mógłbym je anulować, żeby wam pokazać, ale wydaje mi się, że ja się to z celem, no bo wszyscy wiedzą o co chodzi. Działa to po prostu zakładam tak jak tutaj ten czary w tym uwiedźmy, tylko poczekajcie, które to było? To było chyba na buty, czy ja nie widzę? Tutaj tych butów nie mamy, poczekajcie, tu są punkty doświadczenia, obrażenia, więcej grzybów, dodatkowe piwko, tu są rękawice, szanse na łupy w najazdach, więcej złota, przedmioty, a tutaj mamy ostatnie, no tak. Zaczaruj swoje obuwie, aby skrócić czas swych przygód i to chyba tam nam daje, że misja nam się trwa chyba krócej o pół minuty czy coś takiego. No w każdym razie wiadomo o co chodzi, pewnie tak samo działa też to. No, i mamy dwa razy więcej owoców z koła fortuny. I teraz sobie możemy na spokojnie. No, zresztą mamy już tu napisane, że dwa razy więcej, jak te owocki, wylosujemy. I także sobie zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądać. O ile nam się uda w ogóle te owoce wylosować na tej postaci. No, jeżeli nie, to sobie po prostu pójdziemy na inną. Dobra, wylosowaliśmy cytrynkę. A ja w sumie nie wiem, ile miałem tych cytryn. Dobra, to poczekajcie jeszcze raz. Mamy 3, 4, 8, 19, 5. Dobra, to jeszcze raz spróbujemy wylosować znowu. Plecak jest pełen. Dobra, to to sobie rozmontujemy, to sobie rozmontujemy cykl, lecimy dalej. OK, mamy, mamy yy, truskaweczkę, mieliśmy 19, no i dokładnie, normalnie dostawaliśmy jedno, yy, jedno to jedzonko, a teraz dostajemy dwa, czyli mamy łącznie 21. Yy, więc tak to wygląda i lecimy dalej, ostatnia linijka, nie, to już była ostatnia linijka, dobra, czyli lecimy dalej. No i mamy epickie szaleństwo zakupowe, 5 razy większe szanse na epickie przedmioty w sklepach, yy, pupil paladon do znalezienia w trakcie wydarzenia. No to też jest fajne, że jak niektórzy czekają na te pupile z eventów, to na przykład w taki weekend już sobie mogą złapać je dwa naraz. No bo jak, jak widzicie, mamy tą Pirodliszkę, no i mamy też tego tutaj w świetle tego Paladona. Dobra, więc taki evencik, wydaje mi się, że bardzo fajny. Ja strasznie ominąłem, jakby temat pupili na tym środowym filmie, ale jednak chyba z tego eventu najfajniejsze to jest to, że te pupile możemy karmić 9 razy dziennie, możemy zdobywać tych pożywionek więcej. Na pewno to przyspieszy to karmienie tych pupili, na pewno to levelowanie ich dość mocno przyspieszy, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc no tak to po prostu wygląda. To by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak to standardowo kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Wbijajcie dzisiaj na Twitcha przed 19 rozpoczynamy live'ik, na którym będziemy tym eventem się bardziej bawić. I tak naprawdę pamiętajcie o tym kciuku w górę, tak jak mówiłem i chyba tyle. I możecie jeszcze wbijać na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu oraz opisie i tam po prostu tworzyć z nami społeczność. Często tam sobie siedzimy, jak piszemy i tak dalej i tak dalej. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.